Kolejny dzień nowości w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj odbywa się szkolenie z pozyskiwania sponsorów. Jest wiele osób z klubów, pracowników, trenerów, ale również i prezesów klubów, którzy chcą się rozwinąć i zobaczyć, w jaki sposób można pozyskiwać nowych sponsorów do swoich klubów. No, co efektem końcowym ma być? Pozyskanie pieniędzy i podniesienie jakości i poziomu organizacyjnego swojego klubu. Celem jest dzisiaj pokazanie klubom sportowym, jak pozyskiwać sponsorów w tych trudnych czasach, jakie mamy teraz. Pokazałem sytuację, jaka wydarzyła się przez ostatnie 9 lat, gdzie udało mi się pozyskać samemu osobiście ponad 200 sponsorów. No i pokazuję praktyczne rozwiązania, połączone z teorią oczywiście, ale bardziej praktyką, czyli jak tych sponsorów pozyskiwać bez względu w jakim jest się klubie, w jakiej lidze, w jakiej dyscyplinie. W klubie próbujemy pozyskiwać jak najwięcej sponsorów. Działamy od kilku lat. Ta nasza baza jest dosyć duża już, natomiast wszyscy są skupieni wokół Ostrołęki i staramy się wyjść poza ten nasz szablon. Stwierdziłem, będąc na jednym ze spotkań właśnie zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, że jak tylko usłyszałem, że będzie takie szkolenie, że to jest coś, co może nam dać ten krok w przód, to popchnięcie i już teraz widzę, że jest dobrze. Mamy gdzieś tam jakąś swoją bazę potencjalnych sponsorów. Chcemy wiedzieć, jak lepiej z nimi rozmawiać. Chcemy się dowiedzieć, czego oni oczekują od nas, tak od strony praktycznej. Przede wszystkim mamy świadomość w tym momencie już, jak rozmawiać z potencjalnym sponsorem, od czego zacząć rozmowę i jak się przygotować przede wszystkim do tej rozmowy. Trzeba się rozwijać przede wszystkim i to jak ja hołduję po prostu powiedzeniu, że człowiek uczy się przez całe życie i na pewno tego typu szkolenia, szczególnie skierowane do małych klubów sportowych, gdzie problemów nie brakuje i to nie jest takie łatwe jak zbudowana marka klubu ekstraklasowego czy pierwszoligowego, więc warto się czegoś nauczyć. Już przez część tego szkolenia przekonałem się, że przyjechać było warto i poznać ludzi, sposoby pozyskiwania sponsorów. Generalnie nauczyć się czegoś nowego, to jest takie clue. Na dzisiejszym spotkaniu, w zasadzie szkoleniu z pozyskiwania sponsorów, bardzo praktycznym zresztą, mamy przyjemność gościć ponad 20 przedstawicieli z różnych klubów z całego województwa mazowieckiego. Podobnie było dwa tygodnie temu, kiedy organizowaliśmy spotkanie online z przedstawicielami klubów z całego regionu, z całego województwa, ale nie tylko. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli różnych klubów i organizacji spoza województwa, a to spotkanie miało na celu właśnie rozbudzić i zainspirować w przedstawicielach klubów właśnie chęć pozyskiwania wiedzy, rozwijania się w zakresie mediów i marketingu. Tą drogą będziemy iść dalej i liczymy na Wasze wsparcie i fajną komunikację.